Przy starej drodze, będącej do 1905 roku, głównym wjazdem od strony południowej do wsi Podegrodzie, znajduje się kaplica pod wezwaniem świętej Anny. Została wzniesiona w 1631 roku. Wewnątrz kaplicy znajduje się ołtarz z obrazem, który przedstawia postacie świętej Anny, Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. U stóp Maryi, w lewym rogu obrazu, jest mała klęcząca postać fundatora, wikariusza księdza Sebastiana z rogów. Z obrazem tym, jak i z kapliczką, związana jest legenda. Jak była wielkopłowoć, jeden ksiądz siedział se w malutkiej kapliczce, w była mocno zawarta. Cieszą się, że hajnok się uratuje. Ale jak włoda nie praśnieło kaplicko, rony boskie, już było za późno, żeby uciekać. Co robić? Psiądz zryktuwał się z natanton świat, jak widział na ścianie łobros świate Anny. Złapił łobros ile siły w rokach, i tu nagle włoda wydarła drzwi i wcesała się do środka. Płop nie w kaplicce nie było śladu. Włoda zaniesła go i wyrzuciła na brzeg całego i zdrowego. Jak widział, że dali obraz, obrost, to już wiedział, że to najprawdziwszy cud błoski zezyje. Od tego czasu obrost on wisiał w podegrodzkom kościele, ale zaś dziwy ludzie widuwały go, że lezy tam, gdzie uratował się ksiądz. Lotego wyryktowały Loniegło Hajnok Kaplicko, gdzie siedzi do dziś. W 2008 roku przy pracach remontowych na parapecie chóru muzycznego odkryto malowidło ścienne o barokowych cechach stylowych, które mogło zostać przeniesione z rozebranego w pierwszej połowie XIX wieku drewnianego kościoła parafialnego. Podobnie jak pozostała część wyposażenia kaplicy. Malowidła przedstawiają postacie świętych: Antoniego Padewskiego, Świętego Ignacego i Świętego Jakuba. Po prawej stronie kaplicy znajduje się tablica upamiętniająca 500-lecie zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Z tablicą tą jak i z dzwonem związana jest historia którą opowiedziała sąsiadka mieszkająca nieopodal kaplicy pani Władysława Plata. Historia przekazywana w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie dotyczy przechowywania tablicy upamiętniającej 500-lecie bitwy pod Grunwaldem oraz dzwonu. Kiedy rozniosła się wieść, że Niemcy zdejmują dzwony po kościołach, było to na początku wojny, to mój ojciec Józef Plata wraz z tymi co pomagali przy dzwonieniu, to jest Jan Zieliński stolarz, i wujek Maciuszek postanowili ukryć dzwon i tablicę upamiętniającą 500 lecie bitwy pod Grunwaldem. Dzwon ten był zatopiony w naszej studni, a tablica to nie wiem gdzie była schowana. Wiedział tylko o niej mój tata. Pamiętam, że moi rodzice bardzo się bali, by kto nie przeskarżył ich do Niemców, bo Niemcy całą rodzinę by rozstrzelali i wszystko spalili, całe gospodarstwo. Ale moja mama Maria Plata powiedziała tak. Nie bójcie się, bo święta Anna będzie czuwać nad tym, że nic złego wam się nie stanie. Po wojnie mój tato, Józef Plata i Stanisław Plata, mój mąż, wyciągnęli dzwon i tablice na swoje miejsca. Wszystko, co pamiętam, przekazuję mojej córce Marii, a ona spisuje te moje słowa w dniu 24 stycznia 2010 roku. Jestem już słabego zdrowia. W takich samych słowach, jak opowiadałam Sołtysowi mojej wioski w roku 2002, który prosił mnie o spisanie tego, co pamiętam, o kaplicy świętej Anny. Jeszcze dodaję, że w tamtych czasach opiekowały się trzy pokolenia mojej rodziny tą kaplicą świętej Anny, gdyż mieszkaliśmy najbliżej. Władysława Plata